Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuksa, już Arch, by the way. Słuchajcie, ten pingwin, którego dzisiaj Wam pokażę, pewnie już wiecie, z miniaturki, jak ktoś ogarnął, to moim zdaniem bardziej by się nadało na święta Wielkanocne, bo się można nieźle jajami pobawić, tudzież kernelami, tudzież jądrem Linuxa, jednym słowem, słuchajcie, przed Wami Cash OS, wersja sprzed dwóch dni dosłownie, z 10. Listopada tego roku. Dużo fajnych rzeczy, troszeczkę też dla zaawansowanych, ale i dla tych, którzy myślę, chcieliby zacząć przygodę z Archem w łatwiejszy sposób niż instalowanie go nawet za pomocą instalatora zwykłego tego Arch Install. Co, jak, gdzie, po co, komu, na co, i do tego trochę gamingu też będzie. Zapraszam gorąco na film. Słuchajcie, wszystko zaczyna się od oczywiście Arch Linuxa, tak? Dystro, jest nie od wielu, wielu. 20 lat dobrych. Słuchajcie, to że używacie CashOS, trzeba będzie też się czasami zapoznać tutaj ze stroną główną Arch Linuxa, a dokładnie chodzi tutaj o najnowsze wiadomości, typu ręczna interwencja w przypadku Pakmana, ewentualnie jakichś tam innych problemów. Być może jest to opisane również na forum CacheOS nie wiem, ale jednak trzeba brać pod uwagę, że tutaj też czasami trzeba posiedzieć. Stronka Cashie, łatwa, prosta i przyjemna, co jest bardzo... Przyjemne, to oczywiście tutaj w tej ekipie Keszego i Zakernel odpowiada m.in. pan ser Lucian Piotr Górski, tak, Piotr Górski dość znany człowiek, bardzo znany człowiek w środowisku linuksowym, Polak oczywiście, więc to jest kolejny plus, czyli wspieramy po, polskie IT, powiem to tak, no nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o nowości, jest tutaj również blog, gdzie możemy sobie poczytać co nowego, na przykład w listopadzie w Cash co się tam pozmieniało itd., itd. Z bardzo ważnych rzeczy, które zalecam przeczytać, zanim to postawicie. I będziecie chcieli normalnie tego używać, to jest Wiki. Ta Wiki nie jest skomplikowana, ona jest napisana normalnym, ludzkim językiem dla zwykłego użytkownika, ale to po prostu trzeba sobie przelecieć delikatnie, tak? Nie, nie, nie wkuwać tego na pamięć, ale naprawdę wiele rzeczy może się tu nam po prostu przydać. Czy na start, czy jak to, jak to zainstalować, czy co to są menedżery rozruchu, jakie są. No i jądra. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kernele tutaj Linuxowe, bo to tutaj głównie w tym systemie chodzi o optymalizacje, jakie są wykonane w jądrze Linuxa. To nie jest goły kernel zarcza, tylko to jest zbiór poprawek dodanych, przetestowanych, ogarnianych przez całą tą ekipę, głównie przez pana Piotra, właśnie tutaj. tak. I, I warto wiedzieć, co do czego, które tutaj jest, jeżeli chcielibyśmy sobie to zmienić. Są jądra odpowiednie tutaj do danych zadań, Poka postaram się to pokazać, jak to wygląda będzie, że ją już po tym systemie, nie? ale warto to po prostu sobie temat, że to powiem, ogarnąć, forum, forum społeczności jak najbardziej istnieje, można sobie tutaj wejść, zarejestrować się, uzyskać pomoc i tego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o środowiska graficzne, to tutaj jest kilkadziesiąt pulpitów do wyboru. Też Wam to za chwileczkę pokażę tutaj na instalatorze z USB. Tylko od razu zastrzeżenie, nie powinno się instalować, instalować więcej niż jednego środowiska graficznego na raz, bo będzie to powodować problemy, nie tylko tutaj w cache, ale wszędzie. Tworzą się zależności, potem wszystko się może po prostu rozsypać. Używaj jednego środowiska graficznego, zresztą instalator o tym będzie informował. Github pana Piotra Górskiego, Ser Luciana, tak mega, mega rozbudowany dla wszystkich grzebaczy, dla wszystkich kochających grzebać więcej niż tylko trochę konsole i resztę GUI i gierki i tak dalej, i tak dalej to to jest skarbnica wiedzy, która jest tutaj dostępna, muszę free, tak warto tego człowieka, myślę, wspomagać, ogarniać i tak dalej, i tak dalej żeby nie przedłużać zobaczcie jak wygląda proces, powiedzmy opisowo wam pokażę, sobie instalację tego no, a potem sam system, jak to zasuwa Aj zasuwa troszeczkę Jesteśmy już na pulpicie instalatora, cache OS, US, live usb, jak to się ładnie tak mówi Słuchajcie, jak wrzucicie sobie już tam płytkę, albo pendrive'a, więcej pendrive'a, tak do kompata możecie, jeżeli macie Nvidia, to możecie wybrać sobie zastrzeżony sterownik Nvidia, co polecam zrobić dla kart 900, tak, czyli yy, tych no, opartych na Maxwell'u bodajże. Słuchajcie, wam się to wszystko już ładnie załaduje. Wiadomo, czytaj to forum i tak dalej, i tak dalej. Nas interesuje instalator. Od razu mówię, to się uruchamia po angielsku, ale tu możemy zmienić sobie na język polski. To jest oczywiście kalamares. I teraz pierwsza rzecz, która jest do wyboru. GRAB, SYSTEMD, REFINED, czy AI SDK REFINED. Jeżeli macie starszy sprzęt z biosem wybierzcie GRABA. Jeżeli macie UEFI, możecie wybrać jeden z tych trzech, co, co jest, de facto to jest opisane również na WIKI CACHE OS -a, tak. Standardowo wybiera się, powinno się wybrać SYSTEM DEBUT, można wybrać refined -a, jeżeli ktoś tam chce, a wybierzmy sobie standardowego tutaj SYSTEM DEBUT. to tam się odpali, wygląda to tak, język polski, potem mamy standardowo. Lokalizacja jest dobrze pokazywana, to jest ok, to jest ok. wybieramy sobie dysk, tak, wybieramy sobie dysk, na którym to wszystko ma stać, być zainstalowane i tak dalej, tak dalej, ja wezmę sobie teoretycznie, tak, tak, btrfs, nie pamiętam w sumie na czym to stawiałem, zresztą, znowu, odwołanie do wiki, cache os, bardzo dobrze są opisane wszystkie pliki, wszystkie stany plikowe, ja chyba btrfs BK użyłem, nie pamiętam, już szczerze mówiąc. Dobra, jedźmy sobie dalej. I teraz tak, wybór pulpitu, tak jak mówiłem, jest tego delikatnie mówiąc dużo. Mamy nawet Hyperlanda, gdyby ktoś chciało ogarnąć. LXD, LXQT i tak dalej, i tak dalej. Dużo tailing managerów jest ogarniętych tutaj. Bez desktopu możemy sobie taką wersję terminalową, serwerową co do sobie zrobić. Ewentualnie wybrać tutaj jedną z rzeczy. Ja że postawiłem do testów plazmę, tak to my co wygląda. No i mamy kolejne tutaj menu w którym możemy wybrać sobie pakiety, które chcemy mieć zainstalowane. Od razu mówię, ja tutaj mam wybrany KDE desktop. Zobaczcie co się dzieje, ja wybieram sobie jeszcze GNOM do, do kompletu. Tu powinna zaraz mi się pojawić informacja. Nie wiem, czy mi się pojawi później, czy jak. W każdym razie pojawiała mi się tutaj informacja, żeby nie instalować dwóch pulpitów na raz, tak? Jeżeli chodzi o te rzeczy wszystkie do, do komikrowania, tak jak widać, wszystkie rzeczy od cache OS-a można sobie tutaj włączyć, wyłączyć, jak ktoś ma taką ochotę. Odpowiednio do wszystkich pulpitów, zainstalować ewentualnie Firefoxa, bo standardowo mamy zainstalowanego e, takie połączenie, można powiedzieć, y, nie WaterFoxa, jak to się nazywało? LibreWolfa, Firefoxa i czegoś tam jeszcze się to CacheOS Cache OS Browser, tak? Yy, on ma tam problem jeden, ale to wam pokażę o co chodzi. Może ja mam tylko mam problem, nie wiem, zobaczymy sobie. Dalej, i tu powinna być informacja, nie wiem dlaczego jej w tej chwili nie ma, szczerze mówiąc, yy, że mam dwa pulpity wybrane. Przedtem sobie wybrałem, no teraz się inaczej to zachowuje. Yy, wybierzmy sobie, nie wiem, i trójkę z KDE. O. W Ten sposób to wygląda, widzicie? Dlaczego mi akurat nie załapało tutaj, kurczę, tego, to ja nie wiem. Tak biurczo trochę zachowuje, no ale okej, okay. dobra, nie czepiajmy się, no w każdym razie nie powinno się mieszać środowisk, tak? Oczywiście, aktualizacje tutaj do, do tego nie aktualizacje, tylko a propos pakiety, znaczy a propos dodatkowych rzeczy, tak? Dla CPU, jeżeli macie Intela na przykład, wybierzcie tylko Intela, jeżeli macie AMDK, wybierzcie tylko AMDK. Przenosimy się od razu na żywy sprzęt. No i witam na popicie CashOS. KDE Plasma, KD tak jak mówiłem, sobie tam wybrałem w instalatorze samej plazmy. No, oczywiście, za bardzo Wam ogarniać nie chcę po raz kolejny, tak? To jest wersja 6.2 zaraz sobie zobaczymy wersja 6.2.3, najnowsza, no bo Arch tak, Arch daje TGS. wersja jądra 6.11.7.2 cache OS 64 bity jak już jest to Arch, to nie używam tutaj flatpaków, tylko wszystko jedzie z repo wszystko jedzie z repo, a do tego mamy tutaj fajną aplikację, oczywiście stary Nvidia zastrzeżone, Wayland, Wayland 5.6.5, 5.7.0.1 tak to nam tutaj sobie e, wygląda, Nvidia 10.70 gdyby ktoś nie wiedział, nie kojarzył Mamy tutaj kilka programów, które wam chciałem na szybko pokazać od deweloperów Cache. Cache Hello, tutaj jest coś takiego, czyli możemy sobie różne rzeczy w systemie pozmieniać klikając po prostu. Wiem, że wielu, wielu używa np. EndeavorOSa, ale tam jest głównie nastawiony na terminal. Arch to jest terminal, chyba że sobie sami pozmieniacie. Natomiast tutaj mamy elegancko dużo fajnych usprawnień, tak? Możemy patrzeć różnego rodzaju profile i tak dalej, i tak dalej. Proponuję od razu poczytać o co tutaj de facto chodzi, tak? Żeby się potem nie zdziwić. Kernel Manager i Package Installer. Zacznijmy sobie od Package Installer. Duże ułatwienie. Nie musimy instalować te Octopi, takiego sklepu archowego powiedzmy, tak? Albo używać konsoli, tylko możemy sobie tutaj popatrzeć i pogarniać różne rzeczy z repozytorium dzięki instalatorowi pakietów od deweloperów tego, tak? Czyli mamy odpowiednio posegregowane programy w różnych tam kategoriach, co byśmy chcieli sobie zainstalować. Możemy to jak najbardziej zrobić. Ja tutaj parę rzeczy postawiłem, zaraz się nimi, że tak zajmę. Więc tutaj dłużej myślę, nie ma co zostawać. I teraz ten słynny cache OS kernel manager. Tu się zaczyna zabawa. Tylko tak jak powiedziałem w intro, tudzież w omawianiu na stronie www. Zanim zaczniesz klikać wszystko po kolei i tak dalej tak dalej, to się naprawdę warto poczytać co jest do czego, bo niektóre kernele mają, są przeznaczone do danych zadań, tak? Że jedno ma być na przykład na serwer, drugie jest szybsze tutaj, to robi tamto, to robi tamto. Więc tu naprawdę warto się zastanowić co jest do czego i po co, tak? Mamy wersje stable, mamy wersje tak zwane LTS, czyli długoterminowe. Poza tym jest możliwość ustawienia sobie, stworzenia sobie własnego kernela. Też nie trzeba pisać yy, tych yy, formułek w konsoli magicznych Harry'ego Pottera, tak? Tylko można sobie to wyklikać, ale też trzeba wiedzieć co wyklikać, więc poczytajcie o kompilacji kernela. Co, jak, gdzie. To samo, jak widać, są tutaj zastosowane łatki łapki standardowo od deweloperów. Wiadomo, można je sobie usunąć, można teoretycznie dodać nowe patche, jeżeli Możemy dodać lokalne patche, jeżeli jakieś mamy na dysku, albo nie wiem, zdalne i tak dalej, i tak dalej. Więc dla tych, którzy chcą pobawić się jajami na Wielkanoc, albo nie tylko na Wielkanoc, tak, to, to bez najmniejszego problemu można sobie ten temat tu ogarnąć i fajnie doprecyzować, zbudować własne jądro w sposób graficzny. Bardzo dobra, fajna sprawa. Poza, poza tym, tak widać, naprawdę tych kerneli jest do wyboru multum kilkadziesiąt rzeczy. Hmm, czy jest jakaś różnica między nimi? Ja szczerze mówiąc, kiedyś już używałem Zena, kiedyś już używałem LTS, znaczy czasami używałem LTS, a czasami zwykłego. Ja różnicy nie widziałem żadnej. Być może w jakichś grach, gdzie macie super wypaśną kartę grafiki, gdzie każdy FPS się liczy, to coś da, ewentualnie przy kompilacji czegokolwiek. Może, aby dłużej posiedzieć, posprawdzać, nie wiem, ten kernel, posiedzieć tydzień, zobaczyć, potestować drugi, trzeci, trzeci, czwarty, to. To ten. W każdym razie, jeżeli ktoś ma ochotę, sprawdzić, jak najbardziej obce jest. Tak zwany scheduler, czyli to jest taki menedżer zarządzający wątkami, używaniem wątków procesora, wątków i rdzeni procesora w Linuxie. Można to sobie zoptymalizować, ale też trzeba poczytać, co do czego jest. Bo na przykład nisko opóźnieniowy kernel albo niskie, niskie te, niskie opóźnienia ogólnie, tak nie spowodują to, że będą Wam gry lepiej chodzić, czy programy, znaczy programy muzyczne na pewno, tak, programy do obróbki dźwięku, bo tam się liczy najniższe opóźnienie, ale to nie znaczy, że gry i zwykłe programy będą na tym dobrze chodzić. Trzeba po prostu sobie o tym poczytać, tak, jakieś gamingowe rzeczy i tak dalej, tak dalej. Można to w prosty sposób tutaj zrobić. Naprawdę brawo za tą apkę, fajna sprawa. Mamy tutaj tak zwany cache OS Browser, tak, cache browser. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj rzuciła w oczy, niezbyt fajna, to jest WebGL, Aqua, które tu nie chodzi, przynajmniej nie chodziło ostatnio. Dlaczego nie wiem, ten błąd pojawia mi się w wielu, w wielu dystrybucjach Linuxowych, tak jakiegoś pakietu brakowało, albo połączenia NVD z, nie wiem, EGL-em, z WebGL-em, nie wiem, nie mam pojęcia o co Odpadł chodzi sobie tutaj, Brave'a. Odpadł... nie robiłem tego jeszcze szczerze mówiąc, ten test robię pierwszy raz tutaj. Czyli błędna konfiguracja, jakieś, jakieś ograniczenia są, jeżeli chodzi o cache OS, tudzież LibreWolfa, bo chyba to na LibreWolf się opiera, tak? Jak widać w to normalnie nam działa, czyli w systemie wszystko jest OK, błąd konfiguracji albo coś wyłączone ze względu na ewentualnie niebezpieczeństwo, tak jak to się mówi czasami. Lećmy sobie dalej z grafiki, postawiłem GIMP'a, to jest gimba akurat starszy, ale można wersję 3.0, znaczy 2.99 albo 3.0 RC zainstalować, nie? Co do gierek, postawiłem sobie taki pakiet, zaraz wam pokażę o co tutaj chodzi, Steam, Lutris, całe Goverlay i tak dalej, jest i stoi i działa, tak, dodatkowo do muzyki postawiłem sobie Bidwig Studio, to jest zastrzeżony, komercyjny program do tworzenia muzyki, o, odpalił mi się pierwszy raz Goverlay, a, bo dałem mu, żeby się odpalał mi ten, no, DT Overlay, tak? To będziecie mieli teraz, no już cały czas. A Bitwig, świetne studio, świetny DAW do obróbki muzyki, nie tym sprzętom z Linux, znaczy z, z Windowsa, tak? Tym programom komercyjnym w pełni i tak dalej, tak dalej. Sprawdźcie sobie, bo Bitwig naprawdę jest bardzo, bardzo dobrym softem. No mamy Octopic, gdyby coś potrzebował, to jeszcze drugi sklep jest, tak? To o czym wspominałem wcześniej do instalacji pakietów w taki sposób bardziej zwykły, Linuxowy, tak, Jakbyście, się, nie wiem, nie chcieli użysa, używać tej apki od deweloperów, to można użyć tutaj tego Octopiego. Za pomocą apki od deweloperów postawiłem tutaj też VirtualBoxa. Która wersja VirtualBoxa tu jest? Bo nie, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem. Nowa, 7.02, tak, 7.1.4. 7.1.4, czyli najnowsza wersja jest tu dostępna. Okej, okay. co jeszcze? Sam system chodzi naprawdę spoko. Jest w porządku, jest szybko, nic się tutaj dziwnego, że tak powiem nie działo z tym zrobimy jakieś tam aktualizacje, no i system chodzi, chociaż wiadomo, że to by się przydało dodać jeszcze do tych wszystkich aplikacji tak zwany Timeshift, tak, czyli kopię migawkową systemu, bo przy Archu to nie nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, tak, dlatego warto mieć kopię tego, co się dzieje przed aktualizacją i ewentualnie sobie system przywrócić w 2-3 minuty, tak, a nie stawiać go załóżmy od nowa, bo coś się wysypie. Potem tutaj też KD Connecta działa, łączy bez problemu, Bluetooth również sobie tutaj Pracuje. Dobra, przejdźmy może do tych rzeczy Steamowych. Pograłem trochę w Metro Exodus, odpalmy go na początku. Metro, a widzicie nam tutaj wyrąbało Goverley na maxa, przynajmniej będziecie widzieć jak to się zachowuje, tak? No, ja tego nie stosuję przy Flatpakach, bo jest kupa kombinowania. A tutaj, że wszystko leci z Repo Arch'a, no to wiadomo o co chodzi. Yy, grafika ultra, full HD, bla bla bla, pełne fałsynki i tak dalej, i tak dalej. RTX'a a tutaj oczywiście nie ma, więc no, no, tak to wygląda, nie? Dobra, leczmy sobie dalej, kontynuuj. Prawie załadowane. No, trochę tam pociupałem, może nie dużo, ale przynajmniej widzicie, jak to się zachowuje, tak. No, 1070, 8GB w RAM-u, no i tak jest, tak. Przejdźmy sobie kawałek. Pamiętam jak w to grywałem, znaczy próbowałem grać na rxie 570 jaki miałem jeszcze parę lat temu, 8GB. No to, to, nie był dobry pomysł, nie to że ta gra, ta gra nie była jeszcze zrobiona pod a tak dobrze. Proton nie zoptymalizowany, to, to ta karta też, a w tej chwili no to, kurde. To, to jest po prostu czysta przyjemność, zresztą widzicie jak to się zachowuje w tej chwili, nie? Zresztą widać długo, też nie będę was tutaj za zamęczał, powiem to w ten sposób. Bla bla bla, bla bla, bla. sobie przejdziemy. Trochę sobie pogarniamy tematykę. No naprawdę, nie ma się do czego przypierdzielić. A sprzęt, jaki tutaj jest, to jest Ryzen 3600. Ryzen 3600, 16 gigabajtów ramu, tak. No zresztą wszystko widać, teoretycznie nam tu wszystko ładnie widać. Otrzyma 60 fps. ów Może dalej będzie coś, coś nie za bardzo, powiem tak, ale... Ale to, to już zależy, jak leży i tak dalej, i tak dalej. Nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o takie zabawy, tutaj Metro Exodus wygląda w ten sposób. Lecimy razem. Oczywiście dalej. Heroic, a tym razem dla Was mam nowinkę. Trek tu i, i ten. Trek tu yomi. Zarąbista gra kurde polska o samurajach, tak? Ja to dorwałem z Amazona akurat z Prime'a. Coś pięknego dla miłośników czy kurosawy, czy ogólnie tych y, 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 japońskich kurczę filmów, tak, jeżeli chodzi o, o, o ten. Naprawdę polecam w to zagrać, bo gra jest niesamowita, niby taka platformówka, ale jest po prostu potężna, czarno-biała, tak więc no 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 niesamowity klimat. Ja dopiero sobie tutaj zaczynam pogrywać trochę, ale gra ma taki klimat, że to, to jest polska gra, żeby było śmieszniej, tak? Chyba Pipilkę fly, tak? To stworzyli nie pamiętam które dokładnie studio. Tutaj się męczę, trochę nie mogę z tymi kolesziami sobie przejść, tak? Bo to jest dość... Ale gra robi klimat, kurde niesamowity, powiem tak. Szczególnie, że mi Gowerley wszystko zasłania. Zaraz mnie zatłuką. O, okay, okay. Nie no, gierka jest po prostu mistrzostwo świata. Tylko trzeba jeszcze umieć to grać, tak? Nie da rady. No i to było na tyle, ale traktuj mi, polecam. Okej, okay, kurde, patrzcie się, gooverley się odpalił. W końcu będziecie mieli ogarnięte te, jak to się mówi, ogarnięte FPS, y tak, porządnie, jak to się tutaj karta zachowuje. Tak jak zawsze, bardzo wysoki FPS włączony, bla 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 bla. Kontynuacja standardowo, dalej nie przeszedłem, ale to przynajmniej będzie jako takie porównanie, nie? Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj. I okej, okay. no i proszę bardzo Bee Dokładnie Dawaj tego barana Dobra Chodźmy do wsi, zobaczymy sobie jak to ten No wykres nie jest całkiem płaski, więc jest dobrze, znaczy że pacjent żyje. Chyba że nie powinno tak być. Oki, okay, oki. Okay. Cash OS, Wayland, Nvidia 1070 Dzień dobry panu, dzień dobry standardowo tak No, tak to sobie tutaj działa No, grafika na 100% dostaje <grych> Procek, o tak sobie też trochę podskakuje, nie? No, ale jeszcze, jeszcze procek to tutaj Procek przynajmniej tej części tutaj, nie? W tej wiosce za sobie daje radę jeszcze 60, 70%? Eee, to panie. Lajcik całkowity. Działa tak. No, no, co wam mogę więcej powiedzieć? Poza tym, że sobie temat tutaj ładnie pracuje. Dobra, nie przedłużając. Ghostwatchera już nie będę odpalał, za dużo, za dużo tego wszystkiego. Słuchajcie, kończymy. Miał być krótki film, mam nadzieję, że mi mm, wyjdzie w miarę krótki film. Zobaczymy. Cash OS wygląda jak wygląda, działa sobie jak działa. Ja tam nie mam na co na niego narzekać. Przez te powiedzmy dwa dni, gdzie sobie na tym siedzę, ogarniam, sprawdzam i tak dalej. Tak jak mówię, tutaj jest Arch, więc Platpaka nie trzeba stosować w ogóle, bo wszystko mamy de facto najnowsze. Problemy się mogą pojawić nie, nie dlatego, że to jest cache, tylko dlatego, że arch siedzi pod spodem. nie? To jest rzecz standardowa, więc tu trzeba wiedzieć mimo tego, że to jest duże ułatwienie w cache. Nie? Mamy te ulepszacze, mamy te nowe jądra i tak dalej, i tak dalej, optymalizacje. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest arch. To będzie niestabilne, to może się wywalić po aktualizacji, może cyrki nam tutaj robić i całkowicie śpierzy Człowiek, który chce mieć y, po prostu włączyć i używać, to czasami się może na tym przejechać. Nie mówię, że na pewno, ale no, no, po prostu Arch tak już ma. Ja polecam sprawdzić, gdyby to chciał nie tylko do game'owania, znaczy giercowania, ale i po prostu do normalnego użytku. Można sobie to, że tak powiem, popatrzeć, bo system spróbuje się fajnie, jest fajnie skonfigurowany. Dużo rzeczy ułatwia, dużo pulpitów, ten słynny Hyperland jest tak, tak dalej, tak dalej. Więc myślę, że warto temat sobie tutaj po prostu ogarnąć. Tyle. Gorąco zapraszam na następny kanał, na następny film świata na świecie Linuxa, tak tutaj. Ogarniemy sobie coś, mam nadzieję ciekawego. No ja niedługo, tak jak wspomniałem na poście społeczności, Rykiem Morty, mam nadzieję, będzie ciekawie, powiem to tak, że mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dzięki za każde wsparcie, łapkowanie, subskrybowanie itd. Tak no i co? Widzimy się niedługo. Cześć pa pa!